Cześć kochani, dzień dobry, witam się z wami spod nowej ściany. Pamiętacie, ona była taka żółta, obrzydliwa, ale jest w trakcie remontów, więc wszystko zaczyna nabierać kształtów. Ja kochani, dzisiaj jadę w tym momencie do szpitala na takie urgent treatment, ponieważ jak słyszycie, jest problem ogromny z moim gardłem. Jestem chora, mam gorączkę, dlatego jest mnie mało na YouTube. Ale chciałam się z wami przywitać i chciałam wam pokazać, jak to wygląda i opowiem wam, jak tak naprawdę jest służba zdrowia w Wielkiej Brytanii i jak bardzo powinniśmy doceniać naszą polską służbę zdrowia. Dlatego, że dzisiaj rano dzwoniłam do swojej przychodni i babka mi nagle mówi, że żaden lekarz do mnie nie oddzwoni, ona żadnego appointmentu mnie nie zabukuje, że oni mają jeden appointment w jednej z przechodni, ale że ja jestem zapisana do drugiej, więc nie mogą mnie puścić tam, mam sobie zadzwonić na 111. Na 111 zadzwoniłam, więc zebrała wszystkie informacje, bla, bla, bla. I mówi, ktoś do ciebie oddzwoni, bo ona jest tylko taka od zbierania, okej. Okay. Zadzwoni do mnie chyba po 5 godzinach i babka po przeprowadzeniu wywiadu, sprawdzeniu wszystkiego, dzwoni do tej mojej przechodni i pyta się, już z tego 111, czyli z takiego głównego NHS-u, i pyta się, czy mają wizytę dla mnie, bo się coś dzieje, nie? Odmówili nawet tej babce ze 111. To jest po prostu dramat. No i kazała mi w takim razie pojechać właśnie do szpitala. Od momentu telefonu w ciągu 6 godzin, czyli tak gdzieś do 7 wieczór muszę się tam pojawić, ponieważ ja mam bardzo spuchnięte gardło w środku i mam straszny problem z przełykaniem czegokolwiek. No i się po prostu boją, że się uduszę albo coś, więc no jest dosyć poważnie. Pogoda, słuchajcie, jest ładna. Naprawdę jest przyjemna, ładna pogoda, ale niestety kiepsko, kiedy jest chorym. Także niestety tak. Tu też mi coś wywaliło, ale to taka bakteria mi chodzi od jakiegoś czasu. Zasiejałam się, słuchajcie. Przeszłam kawałek, ale to jest gorączka, po prostu gorączka, choroba, no i mam. No ale stwierdziłam, że odezwę się do was. Jest mnie mało na YouTube, też nie oglądam filmików o was, za co bardzo was przepraszam. Będę nadrabiać, będę przechodzić. Wiecie, że was kocham, ale szczerze mówiąc, naprawdę nie mam siły na nic, więc najzwyczajniej w świecie, no nie oglądam tego YouTube'a. Też za bardzo nie wstawiam, rzuciłam jakieś tylko tam shorty z kotem, dlatego, żeby wiecie, znowu nie działo się to, co się działo, że kompletnie zatrzymuje się wszystko, a zatrzymuje się. I tak naprawdę jestem taka trochę obrażona na ten YouTube. Ale wszystko wam opowiem, jak już wrócę ze szpitala, także wszystko się dowiecie, wszystko zobaczycie, bo też wam spróbuję pokazać, jak to wygląda. Także zostańcie ze mną dalej. Zobaczcie, jakie piękne sukienki, tam się bardzo podoba. O, nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć, ona jest taka mocno błyszcząca. Cudowna jest, śliczna. Każda z tych sukienek jest piękna, w ogóle to jest ten sklep właśnie z takimi cudeńkami. Są prześliczne te sukienki, taki ma tren. Cudo. A ja tutaj mam dwie pary butów, które wam pokażę już w domu, bo wyszłam od lekarza. Ja słuchajcie, wyszłam już od lekarza z tego urgent. Okazuje się, że niby nie mam, znaczy, że nie mam bakterii, mam wirusa, więc nie przymierzę na antybiotyków, ale był to jakiś pan z Indii, z Pakistanu, nieważne skąd. I oni mają troszeczkę inne metody leczenia, z którymi ja się nie do końca zgadzam. Oni mają swoje pomysły. Teoretycznie wszędzie medycyna jest taka sama, ale nie jest. Gwarantuję wam to. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak ja się będę czuła. I zobaczymy, jak będzie. Jeżeli będzie mi przechodzić, no to super. Jeżeli nie będzie mi przechodzić, no to wówczas będziemy robić i działać. Także trzymajcie kciuki póki co. A ja się z wami będę widziała w domu. To pokażę wam właśnie buty, jakie zakupiłam, zamówiłam. Z tymi butami to też cyrk, więc musicie zostać, bo muszę wam opowiedzieć. Także widzimy się niedługo. To jest dla was za chwilę. Hejka kochani, w sobotę. Wczoraj już nie miałam po prostu siły się odezwać, szczerze mówiąc, jak wróciłam do domu, bo oprócz tego, że jestem chora, to jeszcze sobie gdzieś bardzo mocno nadciągnęłam, zerwałam, nie wiem, co sobie zrobiłam, coś w stopie. Czyli tak naprawdę takie ścięgno pomiędzy dwoma kośćmi i to między właśnie małym palcem i czwartym u stopy. Także nie mogę teraz stawać na stopę. Słuchajcie, no po prostu trzeba mieć pecha.
Ale z gardłem za to jest lepiej, gorzej jest z zatokami, więc powiem Ci, że ten antybiotyk będzie potrzebny. Pokazywałam Wam też buty, także za chwilę Wam pokażę buty. Będąc w Lidlu znalazłam coś fajnego, też Wam za chwilę pokażę. Nie pamiętam, co Wam mówiłam o tym lekarzu, czy Wam coś dopowiedziałam w końcu, czy nie dopowiedziałam. W każdym razie, jeżeli chodzi o lekarza i o to, że służba zdrowia tutaj jest okropna, to niestety, ale jest okropna. Dlatego, że chociażby wczoraj właśnie dzwoniąc rano do lekarza, było tak, że się dzwoniło, mówiła się, że jest chorym, chce się konsultację z lekarzem i lekarz oddzwaniał do Was i jeżeli twierdził, że musicie się pojawić, no to wtedy ewentualnie się z Wami umawiał. Tak było przez cały okres tego świrusa. I to nawet nie było najgłupsze, może nie najlepsze, ale też nie było najgłupsze, zwłaszcza jeżeli wiecie, jesteście chorzy i po symptomach jest łatwo w miarę określić, co Wam jest. Natomiast wczoraj zadzwoniłam i zostało mi powiedziane, że niestety, ale nie ma wizyt do lekarzy, bla bla bla. Jest jedna wizyta w jednej przychodni, w grupie jest 6-7 przychodni, wydaje mi się, że Wam to mówiłam, i że jest wizyta do lekarza, ale w innej przychodni niż teoretycznie ja jestem zarejestrowana. I pomimo tego, że to miała być jedna grupa przychodni i wszyscy ze sobą mieli jak gdyby współpracować tam, tak się okazuje, to jednak wszyscy ze sobą nie współpracują i nie dostanę tej wizyty, nie? I mam sobie zadzwonić na 111, czyli taki numer, wiecie, gdzie są takie non-emergency sytuacje, gdzie ktoś się może z Wami skontaktować, dzwonicie tam właśnie, jak Wam coś jest i tak dalej, i tak dalej. Więc tam się kontaktowałam, czekałam 5 godzin, aż oddzwonią. Babeczka ze 111 stwierdziła, że dobrze by było, żeby lekarz mnie jednak zobaczył, bo ona się bała tego spuchniętego gardła. I sama zadzwoniła do mojego GP, no bo oni to widzą wszystko w systemie, o wizytę dla mnie, tak, że powinnam mieć wizytę, że jest taka sytuacja, więc to są ludzie, wiecie, ze 111 z NHS-u, którzy dzwonią w ogóle z innych miast, bo ja miałam naprawdę z innego kawałek stąd, ładny kawałek stąd jakiegoś lekarza, to są ludzie, którzy po prostu pracują tam na tych liniach, ale i wiecie co, że jej też odmówili. Odmówili tego, żeby zobaczyć się ze mną i kazali sobie mi pójść na walk-in albo właśnie do szpitala. No i ona mówi, że bardzo jej przykro, że starała się to załatwić, no ale niestety również jej odmówili. I było słychać w jej głosie, że była tym zdziwiona, zaskoczona i nie do końca jej też się to podobało, że zostało jej to odmówione. No bo ja jako pacjent to jest jedno, ale wiecie, jeżeli dzwoni ktoś ze 111, to jest zupełnie troszeczkę, to jest zupełnie inna sytuacja. Więc musiałam pojechać do szpitala. Całe szczęście ja w tym szpitalu bardzo krótko czekałam, więc tam poszło w miarę szybko. Natomiast wiecie, widziałam się z lekarzem, chyba Hindusem, i ja nie do końca się lubię z ich podejściem do tematu. Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy inne podejście do problemu i do tego, jaką uwagę przykładam do danego problemu. Mnie jest ciężko zbyć, poza tym mnie strasznie denerwuje, jeżeli lekarz uważa, że jestem debilem, gdzie rozmawiając z nim pokazuje mi ewidentnie, że nie jestem debilem i ja wiem, o czym mówię. Także strasznie mnie to irytuje. No, no nie mogę po prostu, wiecie, mentalność każdego człowieka z każdego kraju jak gdyby zostaje w nas, tak? I my jednak wychowując się w Polsce mamy inne podejście do pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o medycynę. Oni mają inne podejście i oni na przykład bardzo na luzie, może na luzie, tylko to nawet nie chodzi o to, że na luzie coś traktują, tylko oni nie podchodzą do tego poważnie. Oni to bardzo bagatelizują. Dlatego no niestety zauważam, że bardzo często ja z ich strony spotkałam się z błędnymi diagnozami w stosunku do mnie. Albo dawali mi za niskie dawki leków, albo byłam błędnie zdiagnozowana, albo coś, więc szczerze mówiąc, ja na ogół jestem niezadowolona, jeżeli trafią w ręce właśnie osób z tamtych regionów, dlatego że oni mają jak gdyby inne podejście. Wszystko zależy od tego, gdzie byliśmy chowywani, jak byliśmy do tej pory leczeni, czego jesteśmy nauczani i tak dalej, i tak dalej. Mentalność również zmienia wiele w podejściu. I dla mnie, za każdym razem, kiedy spotykam się właśnie z lekarzem, który jest z Indii, i tutaj mówię o mężczyznach, to dla mnie oni bagatelizują problemy. Natomiast jeżeli spotkam się z lekarkami, to jest zupełnie inna rozmowa. W każdym razie stwierdził, że to jest wirusowe, na pewno nie jest bakteryjne, no i mam się, wiecie, leczyć paracetamolem, diflamem, czyli tak naprawdę tym samym składnikiem, który jest w Tantum Verde, o czym też wiem, umiem czytać, wiem, znam siebie, znam swój organizm, ja nie mam 15 lat, tylko znacznie więcej i wiecie, także powiedział to, co ja wiedziałam, natomiast mówiłam też mu o zatokach, bo ja wiedziałam, że wiecie, wszystko to, co się dzieje w moim organizmie, tak, jestem chora, założę się, że się zmieni w zapalenie zatok. I ja już widzę, że robi się bakteryjne właśnie z zatokami, to widać, to jest łatwo sprawdzić, to widać po kolarze chociażby wizeliny.
No ale niestety zauważam, że czy rozmawiałam przez telefon, czy rozmawiałam z nim, i bardzo często to jest u lekarzy, że oni jak gdyby każda taka rzecz dla nich jest odrębna, ale takie rzeczy nie istnieją odrębnie, to się łączy ze sobą. Tu jest właśnie przykład tego, jak rozmawiałam z pierwszą babeczką, bo rozmawiałam ze 111 dwa razy. Najpierw z osobą, która przyjmuje zgłoszenie, potem rozmawia się już z właściwą osobą, która ma większą wiedzę. To jak powiedziałam o zatokach, to babka się mnie zapytała, czy ja dzwonię z gardłem, czy dzwonię z zatokami. I lekarze bardzo często też mają takie podejście. Więc niestety, ale ta jakby pierwszy szczebel służby zdrowia, GP i ta ochrona zdrowia jest okropna nawet w tak prostej rzeczy. Nawet w tak prostej rzeczy. Oni nie chcą też wysyłać na przykład do specjalistów. Z tego to wynika, ponieważ oni chcą pieniądze od NHS-u, czyli coś takiego jak nasz NFZ, zatrzymać w swoich przychodniach, w swoich grupach przychodni, bo każdy pacjent to jest pieniądz. Każdy, wiecie, każda diagnoza to jest pieniądz. Natomiast jeżeli oni wyślą mnie w tym momencie do specjalisty, to oni już za tą wizytę, gdzie ja przyszłam i gdzie on wypisał mi skierowanie, on już nie dostanie pieniędzy. Więc w ciągu dnia straciłby ileś tam pieniędzy, tak? I dlatego lekarze, którzy są na umowach w przychodniach, są na umowach, wiecie, takich na działalności gospodarczej. To nie jest tak, że ich się zatrudnia na umowę o pracę, tylko na umowę, wiecie, o współpracy na działalności gospodarczej. Wtedy ci ludzie po prostu tracą pieniądze. Więc nie chcą was wysyłać, co jest całkowicie naturalne, patrząc z perspektywy biznesu. Natomiast z perspektywy pacjenta to jest dramat. I dopóki rzeczywiście nie jest to albo bardzo taka sytuacja, gdzie no już nie ma wyjścia, no to wtedy was wyślą, albo jest to bardzo proste. Uwierzcie mi, w Polsce jest o to znacznie łatwiej. Do tego wszystkiego, słuchajcie, spóźnia mi się okres. Robiłam test, nie jestem w ciąży, więc coś się hormonalnie zadziało. Natomiast pytałam o to lekarza i lekarz mi powiedział, że dopiero po 3 miesiącach oni mnie wyślą na jakiekolwiek badania. Po 3 miesiącach? Ludzie, przez 3 miesiące się naprawdę mogą dziać różne rzeczy. Inny przykład, mojej znajomej pomylono USG dopochwowe z takim normalnym USG. Tu jest nawet ciężko pomylić tą maszynkę i urządzenie i tą głowicę, którą się robi USG. Bo one wyglądają zupełnie inaczej, a przede wszystkim jest inne miejsce, gdzie się robi to USG. No ciężko jest pomylić psiochę z brzuchem, tak? Kolejna sytuacja, gdzie mama mojej koleżanki miała torbiele, czy ma, nie wiem, szczerze mówiąc, obecnie na jajnikach, i lekarz jej zapytał, a to ci w czymś przeszkadza? Ludzie, to jest poziom medycyny tutaj, to jest żenujące. Im mniejsze miasto, tym gorsza opieka. No nie wiem, tak już zakładam, wiecie, to są moje założenia, tak, nie jest się w stanie wszystkiego sprawdzić, ale mam wrażenie, coś jest na rzeczy. Dobra, kochani, ale pokażę wam coś, co znalazłam w Lidlu. I pokażę wam te buty. Słuchajcie, w Lidlu znalazłam coś, co kompletnie do mnie pasuje. I ci, którzy są ze mną dłużej, wiedzą, że nie mogłabym wyjść bez tej zasłony prysznicowej. Mam nadzieję, że będzie widać coś, cokolwiek. Widzicie to? Widzicie tą piękność? Widzicie to? Mam nadzieję, że tam widzicie. Więc kupiłam taką zasłonę prysznicową i ta zasłona kosztuje w Lidlu tylko 5 funtów, 4,99. O, tak może będzie lepiej widać. A kosztuje tylko 4,99, a ja takie zasłony widziałam po 15-20 funtów, wiecie, w jakichś innych sklepach. I zawsze było mi trochę szkoda wydać 20 funtów na zasłonę prysznicową. Bo jakby nie bardziej, to jest tylko zasłona prysznicowa. Natomiast tutaj za piątkę, no słuchajcie, jak zobaczyłam to, ja to musiałam wziąć. Ale wydaje mi się, że to jest jakaś stara seria zasłon. Chyba teraz nie ma w gazetce. W każdym razie byłam w Lidlu, który jest w innej dzielnicy i w innej dzielnicy, w tym miasteczku, ja mam tutaj kiedyś też to tłumaczyłam. I tam bardzo często zostałem jakieś rzeczy jak gdyby z poprzednich tygodni. I myślę, że ta zasłona właśnie była z jednego z takich poprzednich tygodni, gdzie ja tutaj to przegapiłam, no ale po prostu musiała ze mną pójść. Po prostu wyglądam okropnie, już się zmęczyłam gadając do was. Sorry za to, że tak, wiecie, mówię przez nos, no ale wiecie. Chora jestem. Dobra, słuchajcie, pokażę wam buty, a to zabieram was ze sobą do przedpokoju. Słuchajcie, może być trochę ciemno, ale bardziej, albo bardzo żółto, albo będzie ciemno. Mam 2 pary butów, które wczoraj wam pokazywałam, że odbrałam. I one są z tej firmy. Jakby tutaj wstawić rury, to by wyszło to, jak ja tą firmę nazywam. Ale jedne to są takie, wiecie, zwykłe klapki.
na lekkim podniesieniu. One są tej skórki i są mega, mega milusie. I te klapki teoretycznie kosztowały 44,99, czyli 45 funtów, potem były na 29,99. Ja je kupiłam za 19,99, a je teraz możecie znaleźć za 17,99, także jeszcze 2 funciki taniej. I tu są drugie, są takie. O, ja wiem, że one wszystkie w ręku, uwierzcie, nie wyglądają za specjalnie, ale na nodze one wyglądają zupełnie inaczej i za chwilę Wam pokażę. A są tak lekkie, one się wydają strasznie ciężkie, toporne, nie? Ale są po prostu tak leciutkie. Ja mam kapcie bardziej ciężkie w tym momencie niż te buty. Naprawdę, to jest jak piórko. I te, kochani, kosztowały też 45, na 29,99 przecenione i ja tyle zapłaciłam, 29,99. I te wyglądają na nodze tak. Widzicie? Tą mam zawiniętą, bo tutaj między małym a dużym palcem mi poszło. One naprawdę na nodze wyglądają super. Pomimo, że ja nie mogę ze względu na mój problem właśnie z lewą nogą. Nie mogę nosić obcasów, bo nie mogę stać jak gdyby tak na kostkach. To te są wyjątkowo miękkie buty. One się tylko wydają jakoś strasznie wysokie, a nie są, więc od razu inaczej. Ale są naprawdę śliczne. Są też leciutkie jak piórko. Te moje klapki, co ja noszę po domu, to są te z tymi kulkami, są cięższe niż te i one na nogach też wyglądają znacznie lepiej. Ja wiem, że z tej strony mogą się wydawać jak takie babciny, ale naprawdę tak nie wyglądają i są naprawdę mega wyglądają, mega leciutkie, dobrze wyprofilowane. I ta wkładka, która to w nich jest, to jest oczywiście naturalna skórka, ale ona też jest taka, wiecie, o... Widzicie? Mięciutka. Ona jest cała taka mięciusieńka. A to jeżeli chodzi o buty, to też nie mogło być bez niespodzianek oczywiście. Ponieważ buty ogólnie rzecz biorąc są fajne, bo są bardzo lekkie, są bardzo mięciutkie, więc idealne z moimi nogami, ale historia moich nóg i w sensie tego, co się z nimi dzieje, to jest zupełnie inna bajka i naprawdę ciężko mi się z tym żyje. Natomiast może kiedyś Wam opowiem. W każdym razie buty od momentu zamówienia szły do sklepu, żeby tam je odebrać 2 tygodnie. Nie żartuję, mówię całkowicie poważnie. Kiedy dostałam maila, że buty są na miejscu, że mogę przyjść odebrać, super, ale nie mogłam pójść od razu, poszłam 2 dni później albo 3 dni później po mailu i okazało się, że owszem, buty zostały dostarczone do sklepu, tylko sklepu, który jest 400 km dalej. Także ktoś tam dał bardzo mocno ciała, nie wiem kto to zrobił, bo tak na dobrą sprawę coś mi w tych wyjaśnieniach nie do końca pasowało i nie wiem, czy oni to odesłali tam, czy ktoś coś źle przeczytał, czy to zostało tam rzeczywiście źle dostarczone z jakichś... Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem jak to wyglądało i jaką drogą to szło. Natomiast stamtąd okazało się, że jest w innym sklepie, więc te babeczki z tego sklepu były bardzo miłe, bardzo przyjemne, bardzo chciały pomóc. I zadzwoniły do tamtego sklepu, żeby oni to wysłali, się pytali o mój adres. Ja mówię, nie wiem, czy będę w domu, nie wiem, czy cokolwiek, więc jak mi kurier przyjedzie z butami, a mnie nie będzie, to znowu będzie kolejny cyrk, tak? Więc mówię, dobra, niech oni to wyślą do Was do sklepu. Ja chcę to odebrać w sklepie, nie chcę, żeby mi to wysłali do domu, tylko chcę do sklepu, bo ja nie wiem, czy będę w domu. No i rzeczywiście to wysłali, więc tak jak byłam w piątek w jednego tygodnia, to we wtorek na drugi tydzień, czyli po weekendzie w sumie, dostałam telefon po południu, że buty już są, że buty dotarły do nich i że mogę przyjechać. Natomiast no ja się rozchorowałam, tak, więc dopiero wczoraj będąc i tak w szpitalu niedaleko tam, no to poszłam odebrać te buty. Także chociaż tyle dobrego. No ale mimo wszystko, wiecie, taki trochę niesmak został. Te babeczki z tego sklepu to takie, wiecie, bardzo, bardzo przepraszały, bardzo uprzejme, bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Tylko, że mimo wszystko ja bym chciała wiedzieć, kto dał ciała. Czy ktoś to źle wysłał, czy dobrze to zostało wysłane, tylko w złym sklepie zostało to odebranie, czy oni, jak oni to robią. Nie wiem, jak oni to, czy jest jakaś firma, która to rozwozi, jedna. Ciężko powiedzieć, jak oni, wiecie, pracują. Szczerze mówiąc, ja w ogóle się nie spodziewałam, że 2 tygodnie będę musiała czekać na buty i tak w ogóle to właśnie oni mówią, że jest do 10 dni roboczych. Pamiętajmy, że jeszcze wtedy wskakują chociaż 2 tygodnie, 2 weekendy. Więc wówczas jest problem, bo tak naprawdę z tego robią się 2 tygodnie i rzeczywiście mniej więcej tyle to trwa, żeby buty dostać. Także jeżeli macie ten sklep u siebie, to warto tam zajrzeć, bo w stercie przeróżnych butów, i tych lepszych, i tych gorszych, w sensie wyglądu moim zdaniem, najczęściej z takich bardzo babcinych, można znaleźć perełki, które są naprawdę niesamowicie wygodne. Z tym, że też trzeba pamiętać, żeby je założyć na nogę, bo mam wrażenie, że wiele butów, które tam są,
one jak gdyby zdobywają dopiero swój urok i dobrze wyglądają założone na nogę. Natomiast tak postawione wyglądają okropnie. Nie warto się zrażać, czasami warto właśnie przymierzyć i spróbować i wtedy będziecie wiedzieć. Nie wiem jak będzie z tymi butami na dłuższą metę, jeżeli jak się je nosi, jak z ich wygodą, bo ja nigdy od nich nie miałam butów. Jakoś zawsze tak, wiecie, zaglądałam, coś tam niby było, ale albo nie było mojego rozmiaru, albo coś tam, więc wychodziłam. Ja teraz będę, słuchajcie, kombinować, co zrobić na obiad, bo ja nie mogę się ruszyć do sklepu z tą nogą, naprawdę jest mi w ogóle ciężko. Stoję przed wami na jednej prawej nodze i zaczyna mi być coraz ciężej, bo mnie strasznie to boli. Co, i wezmę mój zmieni tą zasłonę prysznicową i ja się leczę. Chilluję, ja się już zmęczyłam, będę później składać ten filmik, żebyście go zobaczyli w niedzielę. Dzisiaj jest sobota. W piątek nagrywałam pierwszy dzień, dzisiaj jest sobota, wy widzicie to w niedzielę. U mnie zawsze są, że tak powiem, świeżyny. To nie jest tak, że filmik czeka miesiąc czy dwa. Kochani, wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że ze mną dzisiaj byliście. Że mam nadzieję, że wypijcie smaczną kawkę ze mną, że spędzicie troszkę czasu. Także ja wam poopowiadałam trochę o swoich doświadczeniach. Na pewno część z was ma takie same doświadczenia jak ja. Część ma gorsze, a część ma lepsze. I cieszmy się z tych, którzy mają lepsze doświadczenia. Kochani, teraz już znikam, idę kurować i nogę, i zatoki, i tutaj całość, bo się już naprawdę zaczynam źle czuć. Zresztą to po mnie widać, tu zresztą mi coś wyskoczyło. Zobaczcie, że mam podkrążone te oczy, pomimo że używałam jakichś, wiecie, korektorów i tak dalej, to nic to nie dało. Zrobiłam sobie tylko moc kolorowy makijaż, żeby poczuć się trochę, wiecie, tak psychicznie lepiej. Poza tym w tym świetle, w środku dnia i w tym świetle, które jest jakoś tak bardzo ograniczone tutaj, to ja wyglądam fatalnie i tak. Ja, kochani, wam serdecznie dziękuję, życzę wam cudownego dnia i mam nadzieję, że my się widzimy już niedługo, bo mam bardzo fajne rzeczy do pokazania wam w holu, który będzie niedługo, także ściskam wam mocno, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.